witam Was, kochani, serdecznie z Centrum Harmonii. Moje imię jest Gracjana, tutaj jest moja synowa Simony. I dzisiaj mamy 3 kwiecień 2017. To jest specjalne nagranie i zacznę od krótki początek. Obudziłam się, właśnie wyszłam ze snu, jak stałam, to były takie jakby domy i każdy miał takie tarasy i na tych tarasach było pełno ludzi. Ja patrzę się w przestrzeń i widzę, że pojazd kosmiczny i już się zbliża i poczułam niepokój. I ci, co koło mnie stali, nie wiem, kto to był, i ja mówię, wchodźcie, zaczęłam krzyczeć, wchodźcie do środka, bo czułam, że jakieś niebezpieczeństwo się zbliża. I w tym momencie zobaczyłam twarz, głowę tej osoby, tej istoty, która w tym pojeździe siedziała, tak, by tylko jedna jej kierowała. I ten pojazd tak powoli, taki jak co lęk wybudza, tak powoli się zbliżał. I ja patrzę, zanim zaczęłam mówić, wchodźcie, chowajcie się do środka, nie róbcie zdjęć ani nagrań, bo to jest niebezpieczeństwo. I tylko zauważyłam, że ten pojazd się zbliża tam do tamtych tarasów, gdzie ludzie są, i strzela. Strzałów nie słyszałam, widziałam taka jakby czarną energią, taką jak wiązka czarnej energii, taka lekka chmurka. I ja jeszcze to widziałam i zaczęłam wszystkich wołać do wszystkich, wchodźcie do środka. I wyszłam z tego snu. Zastanawiałam, nigdy takiego snu nie miałam, pierwszy raz. Zrobiłam sobie kawę, włączyłam komputer, no naturalnie już zawalone było informacjami, że link jest wstawiony, patrzę, SMS-ów dużo, ludzie w nocy mi wpisali. Gracjana u jednego pana na wideo. Więc otworzyłam, obejrzałam, zadzwoniłam do syna. Ja mówię, synu, przyjdź, obejrzyj sobie. Jak oglądałam, zobaczyłam tą, powiem, gębę, i ta sama gęba po prostu była w tym pojeździe. Aż podrygnęłam, bo nie znam tego pana osobiście, nie oglądam jego nagrań. No dzisiaj byłam zmuszona, no bo o samym siebie chcę, wiadomo, się zobaczyć, co się dzieje. I teraz, no za chwilę rozmawiałam z wezją, oni wiedzą o tym doskonale, obserwują. No i jest propozycja od razu, że to nie na bazie, gdzie oczyszczamy, bo to jest czyste, święte miejsce, nikogo tam niepożądanego, nikt tam nie wejdzie, nie ma wstępu. I Orys powiedziała, że prosto do archiwum. No i właśnie już Simona została przeprowadzona, nie nagrywamy tego, bo to jest, nam nie wolno przekazać, gdzie jest to archiwum, to miejsce. Przeszli wszyscy, jest Rafael, jest Orys, jest Michael Patron, jest Wezius, no i do tego doszedł Joshua. I Joshua przyszedł energetycznie i powiedział, że będzie, Orys odczytuje wszystkie informacje, w tym archiwum już stoją, jest potężny stół, tam jest obraz i informacje będzie już Orys. Teraz ja podam, Simona już przekazała twarz tego człowieka, bo musiała go zobaczyć, bo ona go nie zna. Musiała to zaprogramować, przekazuje teraz tam, a ja podaję imiona tylko. Nazwisko nie interesuje nikogo. I teraz się dowiemy, kim jest ten człowiek. Bo ja jestem sama ciekawa. Bist du bereit? Hast du denn schon den Bild hast du schon durchgegeben, ja? Okay. Jetzt zwei Vorname hat er. J. J. A. N. Zweite. Z, B, I, G, N, I, E, W, W. To jest Jan Zbigniew. Nawet nie wiedziałam tego, musiałam sobie zapisać. Nie interesuje mnie ten człowiek nigdy, ja nawet nie wiedziałam, że istnieje. Dobrze, ale teraz właśnie zobaczymy, kim jest. Sama jestem ciekawa. Zaczynamy. Są w specjalnej, to jest taka komnata z archiwum, opisała jak dokumenty, wszystko tam jest. I
bo Jezus powiedział, że za momencik, bo to muszą być przez przekazywanie informacji, też ochrona, i przyszła z boskiego źródła, oblała ich energia biała, przekazała Simony, tak jak było to przygotowywane, i teraz zobaczymy. Okej. Okay. Ich sehe jetzt gerade, also das auch wieder erstmal ein Planeten. Teraz ukazuje się planeta. Das ist wieder eine graue Zone. I ta planeta jest, Simone tylko tłumaczy, Oerys wszystko przekazuje, ona widzi wizualnie, na tym ekranie się to odbywa i ona tylko tłumaczy, co jest przekazywane. I ta planeta jest z tej szarej przestrzeni między ciemnym a światłem. Man, diese Farben, wo normal den Planeten ausmacht, das sieht man nicht. Also das ist so richtig in das Grau eingebettet. Mówi, ta planeta to jest dosłownie nie wyróżnia tam się żadnymi farbami. Mówi, ona jest normalnie taka siwa, tak jak w tej siwej przestrzeni jest taka jakby w ukryciu, ale jest widoczna. Dopasowała się. Dieser Planet Oris przekazuje. Hat seine die Energie von sich selber schon verloren. I Oris tłumaczy, że ta planeta swoją własną energię już dawno straciła. Weil dort halt also die meisten Seelen sich entschieden haben, wirklich zum Dunkeln zu gehören. Dlatego, że tamte istoty, te dusze, które egzystują na tej planecie, że one już po prostu przeszły, dały zgodę do przejścia do pracy dla ciemnej strony. Dlatego nie produkują własnej energii. Ta planeta nie ma własnej swojej, tylko jest przejętą planetą. Za zgodą. Ich habe jetzt gerade Eures gefragt, was passiert mit den Seelen, wo eigentlich dann nichts nicht hin wollen. Simone właśnie się pyta Eures o informację, co się stanie z tymi duszami, które, bo nie wszystkie przyzwolenie dały, większość musiała dać, że tak się stało, co się stanie z tymi duszami, które nie chcą dla ciemnych być. Eures sagt halt, das ist so geregelt, dass dann die Seelen, wo also nicht dahin wollen, die kommen dann praktisch auf den nächsten Planet, wo in der Nähe ist von der grauen Zone. I Eurys powiedziała, że to już jest uregulowane tam dla tych dusz, te informacje mają i są przekazywane, że te dusze, które nie chcą się poddać ciemnej stronie, że po wyjściu z ich tam ciał fizycznych, bo to są też ciała fizyczne mają, że one będą przeprowadzone na następną planetę, która już jest po zasięgiem szarości, w jasności, jeszcze nie całkiem do środka, ale już to jest ten pierwszy krok oderwania się. Eures hat mir jetzt noch erklärt, also, dass die Zivilisation, wo dort drauf lebt, die haben jetzt praktisch von der dunklen Seite eine Aufgabe bekommen, die sie lösen müssen. I właśnie Eures przekazuje te informacje, tam wszystkie informacje ma w tym aparacie, że wszystkie te dusze, które zawarły kontrakt, powiedzmy, z ciemną stroną, że dostały zadania do wykonania, muszą wypełnić. Eures sagt, es ist halt einfach so, dass sie gucken sollen, so viele Seelen wie möglich zum, also nicht in die Dunkelheit zu führen, sondern dazu zu bringen, dass sie mehr in die negative Richtung sich entwickeln. I Eures tłumaczy, że właśnie ten kontrakt polega na tym, że jak najwięcej dusz przekonać i przeciągnąć nie zaraz w ciemność, tylko przekonać do czynienia złego. Das ist gerade dieses, wo gerade auf diesem Planeten im Moment abgeht, sagt Eures. Eures mówi, że to jest to, co się dzieje aktualnie na tej planecie. Ja. Und um,
Also Eures sagt, das ist halt jetzt eine Seele von dort, wo halt es probiert umzusetzen, damit der Planet praktisch dann wirklich zur dunklen Seite wechseln kann. I Eures mówi, że ta osoba, którą optycznie przekazała Simone na komputer, i tutaj ja podałam te imiona, że to jest jedna z tych dusz, z tej planety, ta osoba, która wykonuje zadanie i chce dobrze je spełnić, żeby ta planeta, jak to się mówi, po prostu uzyskała całkowity wstęp do ciemnej strony. Bo to coś za coś, nie? To nie ma tak. Trzeba wykonać zadanie. Mhm. Eures hat, meint, das war jetzt eigentlich so das, damit man es versteht. Eures mówi, że teraz ten początek, który przekazała, to żeby dla Państwa, żebyście zrozumieli, skąd ta istota pochodzi, kim jest, jakie jest jego zadanie. Bo on musi wypełnić to zadanie, wypełnia je bardzo dobrze widocznie. Stara się, żeby... za pochwałę przeniesie planetę, dobrze. Jetzt, wenn mich der Eures über die totale Information jetzt, was der Mensch hier, was macht mit den Menschen, was da, habt ihr alle Informationen, nie? Was tut überhaupt? Das geht Masse Menschen, welche sind in Gefahr, jetzt so sieht aus. Ja mówię, teraz proszę informację, co ten człowiek tu w tym ciele wyprawia, to chodzi o życia dusz masowo. I teraz zobaczymy. No i teraz Jesus sagt einfach, Bezius odpowiada teraz. Tut jetzt halt die Menschen, wo ihn rum sind, probieren zu erreichen und die dann dass die dann wirklich Ängste entwickeln, wo... Da sind ja, ihm zum Sklave. Ja, wo sie halt von dem positiven Weg, wo sie eigentlich Vorsicht haben, wegbringen. Jesus teraz tłumaczy, że ten człowiek, że jak najwięcej masowo chodzi jemu o ludzi, o te dusze, że on poprzez wywoływanie strachu i lęków po prostu je zniewala. A zniewolony człowiek jest dobrym niewolnikiem i słuchaczem. Boją się. I jak się boisz, to jesteś sługasem po prostu. I on dociera, chce dotrzeć poprzez to, żeby z tych dróg, które idą, prowadzą w dobre, je ściągać w odwrotnym kierunku. I o to chodzi, po prostu zamyka im dojście do światła. Das ist eigentlich alles, was Jesus mówi, to jest w jednym zdaniu chyba wszystko powiedziane. Und jetzt ich bitte Joshua. Teraz proszę Joshua, Jezus znany jako na ziemi, bo on był kiedyś, to jest... ich bitte dich jetzt Antwort. Der Mensch behauptet, dass du hast gegründet ein Stadt Orion, czy Orin, i dort nur hat Zugang und bringt Seele dort, weil dort die haben Education, die Seelen, und erfahren alles, und da sind Götter dort. Jetzt bitte die weil das ist der Nutz aus deinem Namen. Jetzt ich bitte, jetzt Joshua będzie odpowiadał. Zapytałam się, jetzt ich besetze meine Frage, teraz moje pytanie muszę przetworzyć. Zapytałam się, poprosiłam Joshua o odpowiedź, że podobno Joshua, jako znany Jezus, założył specjalne miasto Orin, tam gdzie są bogowie, gdzie ten Pan ciągnie po schodach zmęczony duszę do odbierania nauk w tym mieście. Zobaczymy, co odpowie Joshua osobiście. Dlatego tutaj jest. Er sagt eigentlich, das ist totaler Blödsinn. Już zaraz mówi, to jest całkowita bzdura, głupota.
Er ist unterwegs, sagt er, in der geistigen Welt und hat da seine Aufgaben. Joshua mówi, że on porusza się w świecie duchowym, gdzie ma bardzo dużo zadań do spełnienia, do wykonania. Da existiert diese Stadt Orin oder nicht existiert? Pytam się, czy to miasto Orin egzystuje, czy nie egzystuje? Jesus sagt, dass die existiert in seinen Gedanken, in seiner Fantasie, im Menschen. Jesus, tam się wszyscy teraz śmieją i Jesus mówi, że to miasto Orin egzystuje naturalnie, ale w fantazji tego człowieka. Und Jesus sagt, er muss ja irgendwie die Leute anziehen. I Jezus tłumaczy, że ten człowiek musi czymś tych ludzi przyciągnąć. Ten Jan Zbigniew musi czymś przyciągać ludzi. Und deswegen reproduziert seine Fantasie. Pytam się, kto produkuje seine Fantasie? Bo ktoś dostarcza, że to bardzo gadatliwy jest. programmiert hat Eures gemeint, ist er nicht. Nie jest programowany, Eures mówi, ten pan? Das, die Seele möchte unbedingt, dass das vonstatten geht, dass praktisch... Seine Aufgabe erledigt. Ja, seine Aufgabe erledigt. Eures tamte informacje odczytuje, on nie jest zaprogramowany. On chce wypełnić to zadanie z wielką dumą i pychą, chce... Ich habe jetzt die Eures gefragt, aber alleine kann das doch eine Seele nicht bewerkstelligen. Und dann hat Eures gemeint, er ist auch nicht alleine. Er hat noch Seelen, wo ihn unterstützen. Von seinem Planet? Orys mówi ciekawą informację. Aber auch von anderen, also... Von der dunkle, ja? Yeah. Orys teraz przekazała ciekawą informację, że ten człowiek, on nie działa sam. Że on ma wcielonych z ciemnej strony, którzy wspomagają jego działalność. I z jego planety są też, którzy właśnie robią z niego ziemskiego Boga. Teraz ja mam pytanie. Ich habe jetzt bitte, Oris. Viele Menschen haben Angst von Ankunft, von Antichrist. Ob dieser Mensch ist diese? Spytałam się, że dużo ludzi boi się przyjścia Antychrysta. Czy on jest tym? Pytam się. Tylko Oris może przekazywać informacje, ja nic nie wiem. Eure sagt, Antichrist, das ist, ist auf der Welt ein sehr großer ja, Begriff. Und ja, das sind, man kann es so verstehen, als ob es ganz viele also Seelen sind, wo halt. Die arbeiten dafür. Ja, teraz jest zrozumiałe. In der Richtung dann. Orys teraz przekazuje, że słowo antychryst jest wielkim słowem dla ludzkości, którzy nie mogą się zorientować, czy chodzi o jednego, czy co to oznaczenie. Boją się tego. I Orys tłumaczy, że antychryst zawiera właśnie te dusze, które są łapaczami dusz i przeciągają do ciemności. To jest zespół dusz, ten antychryst. Macie odpowiedź? Dobrze. Zobaczymy, co dalej. Auf welche Art und Weise? Er meint, er beleidigt unsere Gäste in Hypnose. Diese Gäste, welche hatten Zugriff oder Zugang zum
göttliches Licht, zum Gottesquelle. Er nennt diese Menschen als Idioten mit IQ, z niedrige. Teraz ja zadaję pytanie tam, są wszyscy na bazie, że ten człowiek obraża, mnie on nie może obrazić. Stawiamy, ja teraz siedzę przed kamerą, obraża naszych gości, którzy poddają się regresji hipnotycznych, którzy przybywają tu, żeby odpocząć, żeby są jako turyści, są na plaży. On obraża ich jako idiotów, jako oszołomów i że IQ nie mają żadnego po prostu, że ja na nich wpływam. I teraz zobaczymy tutaj wyjaśnienie, chcę odpowiedź, wszystko wiedzą, co się dzieje, pracują razem z nami, pracują, jesteśmy razem, dobrze. Wie es gesagt, also das muss man, also gerade an die Leute, wo da genannt worden sind, sagt die geistige Welt einfach, das ist absolut dumm zu glauben, dass sie ein schwere oder ein niedrige IQ haben. Teraz Wezius tłumaczy, że ci ludzie, którzy słuchają tego i wierzą w to, że ci goście, nasi goście, czy ja, że przez to, przez naszą pracę, przez uwalnianie dusz właśnie od takich ciemnych mocy antychrystów, to, że my nie mamy IQ, nie mamy rozumu, że ci, co wierzą, to chyba naprawdę są ci ludzie z niskim IQ, w to, co ten człowiek przekazuje. Das hat mit dem menschlichen IQ überhaupt nichts. Mówi to, że z ludzkim IQ absolutnie nie ma nic wspólnego. Das hat was damit zu tun. Z inteligencją ludzką. IQ. Hat mit dem zu tun, wie weit die Seele ist, wie weit sie offen ist. Mówi to, jest, wszystko ma do wspólnego z tym, że ci, którzy odbierają Antychrysta jako Boga, to właśnie świadczy o ich rozwoju duchowym, jak na niskim poziomie duchowym są te dusze, że wpadają po prostu na taki idiotyzm. Sie sollen sich da keine Gedanken drüber machen, was praktisch ein Mensch sagt, wie Intelligenz der hat darauf überhaupt keinen Einfluss oder ten tłumaczy Wezius i Ory, że ten człowiek, ten Jan Zbigniew, on w ogóle nie ma wejścia, żeby komuś udowadnić, jaką kto ma inteligencję. On nie ma wejścia do niczego. To jest jego fantazja, którą on se chce na podest się podnieść i on wszystkich ubliża. I jeszcze jedno ja dodam od siebie, bo dzisiaj właśnie takie urywki, bo chciałam zobaczyć, kto jest tym człowiekiem, chciałam się dowiedzieć, o czym on tam pieprzy po prostu, bo on pieprzy. I on wam pieprz rzuca kobiety w oczy, nazywa was babami, on baba za głupków. Co jeszcze chcę dodać? On mówi, że on jest biseksualny. Kogo to interesuje? Czy ty używasz dupki, czy cipki, czy tego? Ty jesteś chory człowieku, a jeszcze cię podejrzewam, wiesz o co? Że ty podajesz, się ludzie ciebie boją. Bo jeżeli jesteś biseksualny, to masz też kontakty z mężczyznami. Tacy jak ty, psychopaci, używają właśnie takich rozkoszy, używają innych ludzi, żeby potem ich szantażować. I oni się ciebie boją. I jestem święcie przekonana, że ty jeszcze omamiasz ludzi, bo myślisz, że masz w rękach tych, z którymi spałeś. A takich jest wielu. To jest tylko ode mnie. Nie wiem prawdy. Prawdę ty znasz. Prawdę znają ci, którzy się ciebie boją. I zobaczymy. Zobaczymy. Teraz my ujawniamy prawdę. Ty ujawniłeś twoją prawdę, antychryście. My ujawniamy tutaj. Jesteśmy w archiwum. W świetle. Ze światła są istoty duchowe. Joshua jesteś. Zaprzeczył twoim kłamstwom, którym używasz jego imienia ziemskiego Jezus. On tam nie jest Jezusem.
Ty wykorzystujesz przez twoją fantazję, duszę ściągasz do ciemności, chcesz, żeby twoja planeta, z której pochodzisz i jeszcze masz tych swoich ziomków tam, żeby przeniesiona była, no taka, no to gwiazdek tam nie dają, ale przeniesienie będzie w ciemność, tak? Całkowitą. Okazałeś się podłym człowiekiem, bardzo podłym, bo masowo obrażasz ludzi, kopytami wjeżdżasz, niszczysz, a oni ze strachu boją się i chwalą. Kogo chwalicie? Ogarnijcie się, włączcie swoją intuicję, swoją inteligencję, nie tą inteligencję, którą on wam tych krytykuje. On się sam gada przeciwstawieństwa. On krytykuje wahadełka, że to nieprawda, że to... A on wam sprzedaje zaprogramowane wahadełka. Od niego bierzecie w rękę ciemne moce. Ciemne moce. I on używa was na polowanie innych ludzi, żebyście wy sprawdzali, kim jest kto, kim jest... Róbcie, macie tabele. Od kogo masz te tabele, idioto? Sam sobie namalowałeś, wyśmiewasz się z innych? Każdy se maluje i robi co chce. Tylko ty jesteś ważny? Ty jesteś dno. Jesteś nicością. Jesteś podły. I powiedziałam, zadaj się ze mną. Ja prawdę ujawnię. Nie moją. Tu, ze świata duchowego. Oni ciebie wydadzą. Oni tylko czekają na zapytanie. Tak samo jak ty. Z wahadełka. Jak ty pędlujesz, jak ty wahadełkiem. Bzit, bzit, już ten ma to. O! I ty mówisz, że człowiek ma 10% jakiegoś tam uduchowienia, a ty masz 90%. Tak, z ciemnej strony. Zgadzam się. Pracujesz na to, żeby właśnie te procenty tam sobie zaliczasz. I jeżeli ty cały czas powtarzasz, daję wam za darmo, to już dzwoneczki niech tam się włączają, ale to mocne i ostre. Kto chce za darmo coś dawać, za darmo rzucają się, biorą. I to jest kłamstwem. Za wszystko, co ludzie od ciebie drukują, bierzesz pieniądze. Potwierdzisz, ciężko pracujesz. Idź do roboty i zarób na siebie, na twoją rodzinę. Dobrze? I to będzie lepiej. Ja moje życie przepracowałam. Ja nie żyję z innych tak, jak ty żyjesz. Ja mam emeryturę w tym roku. 63 lata z Niemiec, wypracowaną emeryturę. Do dzisiaj mam. Że mi nawet pozazdrościć, a nie musisz. Wypracuj ją sobie. Nikt tobie nie zazdrości. Swojej pracy. Wykorzystujesz ludzi, że utrzymujesz ty siebie, twoje życie i seksualne, i prywatne, i samochody. Teraz masowe leczenie. Ty proponujesz, że wszystkich wyleczysz masowo. Robisz siebie Boga. I tym się tobą tutaj zajmie właśnie ci, co są ze zdrowotnym. I ja się o to postaram. Bo jesteś oszustem. Pierwszej klasy z ciemnej strony. Tylko tacy jak ty, mogą przekonać, tak jak Watykan przekonał miliardy ludzi. Do dzisiaj jeszcze już im te sznureczki się łamią po prostu, bo prawda wychodzi. Ty przeciwko Watykanowi też jesteś, ale ty zbudowałeś swoją własną religię i sektę. Sprzedajesz, ten sekciarz to ma tak jak ty, tego znak miasta niby, a ty masz złote, a srebrne sprzedajesz ludziom. Tylko sekciarze się ogarniają tymi samymi znakami. I ja mówię do was, widzowie, opamiętajcie się, bo jesteście już w szponach. Mam nadzieję, że nie całkiem was ma, ale wasze mózgi, już ma te paznokcie, ma wbite w wasze mózgi. I on jest wściekły na to, że właśnie my te paznokcie wyciągamy z tych mózgów. To jest to. On jest wściekły na to. Ale trudno. Chciałeś tego, prosiłeś się o ujawnienie. Zaprosiłam ciebie. Tak? Postawiłeś się teraz przed prawdą. Wy nie musicie osądzać. Nikt nie musi osądzać nikogo. I zastanówcie się, macie wahadełka dla nie jego są obrzydliwe wahadełka. Wszystkie są te same, a programy mają inne. Jeżeli ktoś o takich programach mówi, programują roboty,
roboty. Wy jesteście jego robotami, sługasami, o tacy, co się pojawiają tu i nieraz jest walka z nimi, tak? I idziecie w tym kierunku. Potem jak dusza jest przełapana, kto was stamtąd wyciągnie? Kto was wyciągnie stamtąd? Będziecie się tłuc i sługasami być ciemnych. Już się stajecie jego sługasami. On pracuje dla siebie, on chce być wychwalany tam u tego ciemnego stwórcy. Macie wolną wolę? Macie. Macie rozum? Macie. Ziemski, używajcie go. Macie inteligencję? Macie. Nie jego IQ, co on wam tłumaczy, że wszyscy, on wszystkich krytykuje, wszystkich kopytami chce wybić, bo on chce stać na podejście. Teraz stanąłeś, człowieku. Teraz jesteś golusieńki. Nie wiem, w co się teraz ubierzesz. I teraz mam prośbę do wszystkich, których on obraża, pokazuje wasze zdjęcia, wasze nagrania. Macie prawo na YouTube zameldować, jemu wszystko polikwidują i mu zlikwidują kanał. Miejcie tą odwagę, tam są kliknij po niemiecku jest Missbrauch i nawet tych, którzy tam, na przykład moi goście, których on obraził, meldujcie, bo on was obraził też. My żeśmy ją zgłosili i macie prawo, takie jest prawo YouTube i to się stanie. I mówię, czy to jest pani Moskalik, czy to jest jakiś pan Rozbicki, czy jakiś, którą on wszystkich wymienia. Meldujcie jego na YouTube. On nie ma prawa waszych imion. Imiona może, bo imiona są miliony. Na waszych nazwisk, waszych zdjęć nie używać. Absolutnie, to jest zabronione. Antychryst myśli, że może wszystko. No może. I widzisz, odkładałeś tego gówna, układałeś, stos się zrobił i teraz się to w śmierdzącą jauchę, teraz się to w gnojówkę robi, a ty zostaniesz w tej gnojówce sam. Czy ktoś ci widły poda, żeby cię wyciągnąć? No nie wiem, może ja się z tobą zlituję, może ci widły podam i cię wyciągnę, ale przyjaciółmi nie będziemy. Więcej zapytań już nie mam, ich bedankę, bo chodzi o Simonę, ona jest chroniona od tego i na moją prośbę zostało to Wezu, zaproponował, jest wyjaśnione i teraz kochani, jeżeli chodzi o pracę wahadełkiem, ja jestem specjalistką, tak mówiłam, 12-13 lat miałam, jak zaczęło się od przypadku, przypadku nie ma tego, to było nieznane, to ja wam pokażę, jak każdy dla siebie może w dobrym pracować i nawet dla waszych przyjaciół, ale za ich zgodą. Także to będą odcinki, wam wszystko pokażę, ale na pewno wahadełko nie służy jako do szpiclów, agentów, do fantazji, wymyślania, kto co je, kto kim jest, czy jest takim, czy owakim, ile miała IQ z tego. To jest kłamstwo i wahadełka nie kupujcie od tego oszusta z programami, bo już jak weźmiecie w rękę, każde wahadełko sobie kupujcie na was wzrok, to jest miłe, macie wybór. I to jak weźmiesz w rękę, to programujesz z twoimi komórkami, z twoją energią i to jest twoje, nikomu się nie daje w ręce. I jak ja będę mówiła tu, o, Gracjana, już tu masz, tu, teraz masz, pomachaj, już zdrowa jesteś. Bo to od Gracjany energię. Ludź. Dobrowolnie bym się oddała do kliniki psychiatrycznej, żeby was uchronić przed takim czymś. Zostańcie zdrowi.